żebyśmy znaleźli sobie drugą księgę królewską. Druga księga królewska. Czwarty rozdział. Druga księga królewska, czwarty rozdział. I przeczytamy sobie taki dłuższy werset od 19 do 37. Chcę mówić teraz o piątej przestrzeni funkcjonowania wiary naszej, to znaczy o wypowiadaniu wiary. A więc mamy po pierwsze wiarę w Słowo, czyli wiarę w koncepcję Bożą i na tym budujemy. Bez tego w ogóle nie budujemy naszej wiary. Czyli my poznajemy koncepcję Bożą. Koncepcje Boże muszą być dla nas jasne jak słońce. Musimy je znać. Musimy się w nich prawidłowo poruszać. Po drugie, naszą wiarę budujemy na wierze w imię, wierze w imię Jezus, czyli na wierze w to, kim był Jezus, jak żył Jezus, co zrobił teraz Jezus i co robi teraz Jezus teraz. Po trzecie, naszą wiarę opieramy na miłości Boga do nas, czyli wierzymy w miłość, to jest wiara w miłość. Jeżeli musimy budować na tym, że Bóg nas kocha i na głębokiej samoświadomości, jeżeli chodzi o miłość Boga do nas. Po czwarte, my wierzymy w Boga mocy, wierzymy w Bożą Wszechmoc, w Boga, który jest Bogiem mogącym. Czyli każda rzecz, która w naszym życiu istnieje, jest ogarnięta przez Wszechmoc Boga, jest możliwość. W każdej z dziedzin życia zastosowanie Bożej mocy. Nie istnieje taka dziedzina, gdzie się tej mocy nie istnieje. I piąta płaszczyzna to jest wypowiadana wiara, jak ja to często mówię, mówiąca wiara. Chcę, żebyście zrozumieli, że wiara mówi. I teraz o co chodzi z mówieniem wiary? Czy można wierzyć bez mówienia? Jak najbardziej tak. Natomiast jest to słabe. Jest to cieniutkie i jest to zawodne w wielu dziedzinach. Czyli jest to podobnie jak z modlitwą, kiedy będę was uczył na temat modlitwy, że można się modlić w swoich myślach i to nie oznacza, że Bóg nas nie słyszy, że nie mamy z Nim kontaktu. Natomiast modlitwa w naszych myślach jest modlitwą częściową i modlitwą, która nie wykona prawidłowej pracy, ponieważ modlitwa ma być wypowiadana. Musimy uczyć się mówić modlitwy i musimy się uczyć wypowiadać wiarę. Wiara niewypowiadana jest wiarą osłabioną, wiarą niepełną, a nam chodzi o pełnię. Zgadza się? O pełnię. Służba nasza, moja i mojej żony, z której wywodzi się wszystko, co budujemy, nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii. Dlaczego my tak nazwaliśmy to? Ponieważ my wierzymy w pełnię. I ja wierzę w to, że chrześcijaństwo może być pełne, pełne, pełne. Rozumiecie? Kielich mój przelewa się. To jest pełne chrześcijaństwo. Czyli nie ma takiego czegoś, że ono gdzieś nie sięga, to chrześcijaństwo nasze. Nasze chrześcijaństwo ma być pełne. I żeby nasze chrześcijaństwo było pełne, nasza wiara musi być pełna. Żeby nasza wiara miała pełną siłę przebicia, musi być wypowiadana. Musimy nauczyć się tego, czym jest wypowiadanie wiary. Musimy zrozumieć, że wypowiadanie wiary polega na stworzeniu kultury wypowiadania wiary. To jest kultura wypowiadania wiary. Czyli kultura mówienia 24 godziny na dobę do siebie i do innych. Mówimy w wierze do siebie, do innych ludzi, do Boga i do diabła. Do wszystkich mówimy w wierze. Cały czas i bez przerwy. Nie ma zwolnienia z wiary, nie ma wypowiadania wiary, nie ma, że mówimy w wierze do ludzi w kościele, a do ludzi ze świata w niewierze. Nie ma, że mówimy w wierze, kiedy jesteśmy w takim gronie, a w domu, kiedy jesteśmy, to z żoną czy z mężem wypowiadamy niewiarę. U nas się wiarę wypowiada w domu. Wy w ogóle wiecie, jak my przeoraliśmy nasze małżeństwo? Nasze małżeństwo, moje Agaty, jest przeorane. Przeorane. Ja w ogóle
Jak tak się przygląda na nasze, co my zrobiliśmy z tym małżeństwem, w ogóle do jakiego stopnia my je doprowadziliśmy, nie? To my trochę jesteśmy nieobrażalni. My jesteśmy jacyś tacy, ale to trzeba było zobaczyć z bliska, bo ciężko to twierdzić w ogóle. W ogóle mówimy prawdę do siebie, tak? Wymagamy od siebie tej prawdy. Rozumiecie? Wymagamy w ogóle. Mówię, to nie jest kłamstwo. Tak się tak my zachowujemy wobec siebie. To jest kłamstwo. Twoje zachowanie jest kłamstwem. Twoje emocje to kłamstwo. Nie kłamie. Kocham cię, nie kłamie. I tak się do siebie odnosimy na przykład. Bo my zadaliśmy pozwolenie na to. Czy kochamy, rozumiecie? I postaraliśmy przeorać nasze małżeństwo. No prawda ma być. To nie to, że my w kościele jesteśmy inni, a jesteśmy w domu inni. Dlatego czegoś nie ma w ogóle. Nie? Nasze dzieci widzą, że my jesteśmy zawsze tacy sami. Zawsze tacy sami. Nasza córka widzi, że nasze podejście do niej jest takie same jak do innych dzieci. No nie ma różnicy, wiecie. Wiara mówi. Przeczytamy fragment sobie pewien. Fragment ten, przyjaciele, jest o pewnej kobiecie, o kobiecie, która była bogatą kobietą. Razem z mężem prowadzili duże gospodarstwo rolne na terenie Izraela. Było to gospodarstwo położone przy pewnym szlaku komunikacyjnym, który łączył państwa ościenne z Izraelem, przechodził przez środek Izraela i tą trasą podążał często prorok Elizeusz. I tenże prorok, podążając tamtędy, zaprzyjaźnił się z tym małżeństwem, przede wszystkim się zaprzyjaźnił z tą kobietą, bo ona była wierząca, bo jak się dowiemy za chwileczkę, ten jej mąż, on był powszczaniony dokumenty, ten jej mąż. Ale ona była wierząca i on tam często u nich nocował. No i oni doszli do wniosku, jak mówię, przede wszystkim ona, żeby zbudować mu taką małą chatkę, taki odrębny pokoik u nich na terenie, żeby on sobie zawsze mógł tam w swoich podróżach misyjnych odpoczywać. Tym bardziej, że w Izraelu była to zasada taka, że gość w dom to Bóg w dom i każdy gość, który był zapraszany do domu, uznawany był za wielkie błogosławieństwo od Jahwe, tym bardziej, jeśli był to prorok Boży, takim jakim był Elizeusz. Któregoś razu Elizeusz tam przychodzi i widzi miłość tych ludzi i pyta jej, co byś chciała, abym ci uczynił? I wiecie, to jest głos Boga tak naprawdę do człowieka. No i ona mówi, nie no, wszystko mam w sumie, ale mówię, no i starsza jestem, dzieci nie mam. Tak? Nie mam dzieci, już jestem starszą osobą. I Elizeusz mówi, za rok tutaj znowu będę i będziesz miała dziecko. I ona zachodzi w ciążę w tym czasie, w sposób, to że ona może ten płód donosić, to jest cud, no bo widzimy tutaj starszą osobę. Egzegeci mówią, że ona była około osobą po 50. W naszych czasach to nie jest jakiś problem w ogóle dzisiaj, w czasach dzisiejszej medycyny i tak dalej. A w tamtych czasach kobieta po 50 to nie rodziła dzieci, niestety. Dzisiaj to jest zupełnie inne, to nie mierzymy tego jedną miarą. W tamtych czasach to jest cud, że ona rodzi, powiem w ten sposób, nie? No i ona rodzi i to dziecko zaczyna się wychowywać i następuje pewna sytuacja. To dziecko idzie ze swoim ojcem na pole i dzieje się taka rzecz, poczytamy sobie troszeczkę od 19 wersetu. Wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. Widzimy, że facet naprawdę nie jest kumaty. Rozumiecie, co robi? No dziecko w ogóle za nie mogło do matki zanieść. No sam się nie zajmuje, czyli facet, jak widać, jaki jest. A gdy je wziął i zaniósł je do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Widzimy, że w ogóle dziecko zmarło. Dziecko zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Wiecie, co zrobiła? Wzięła trupa i położyła w tej chatynce u tego Elizeusza na jego łóżku.
Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pospieszę do męża Bożego i wrócę. Patrz, nic nie mówi swojemu mężowi, co się dzieje, ponieważ wie, w jakim on jest stanie. To też jest taka informacja bardzo ważna dla was, żebyście zrozumieli, że żeby wzrastać w wierze, bardzo często będziecie musieli odseparowywać się od ludzi niewiary. Widzimy to później w Nowym Testamencie, kiedy Jezus chce wskrzesić dziewczynkę, tak? Jest pełno ludzi niewiary dookoła. Płaczą, krzyczą, co robi Jezus? Wypędza ich wszystkich. Won, 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 won! Pognał ich wszystkich. Zostawił matkę, ojca. Rozumiecie? Wypędził tych wszystkich płaczących wujków, ciotki i tak dalej, nie? To był, bo to jest niewiara, niedowiarstwo. Pamiętaj, demoniczne siły niedowiarstwa, one zżerają wiarę człowieka. Jest bardzo ciężko wierzyć w środowisku niewierzących. Szczególnie jeśli są to bliskie osoby. Widzimy tutaj to samo u tej kobiety. Kobieta co robi? Wierzy. Nie wiem, czy wy w ogóle zauważacie. Umiera dziecko. Umiera dziecko. Śmierć dziecka, a ona w ogóle jakby była niewzruszona. Zauważacie tę rzecz? Niewzruszona osoba. Dlaczego ona jest niewzruszona? Bo ona wierzy! Zobaczcie, to jest nieludzkie, co ona robi w ogóle. Ona nie wybiega i nie mówi do męża: aaa! Przytul mnie! Ona w ogóle niesie trupa do pokoju, zamyka drzwi, nikomu nic nie mówi. Najbliższej sobie osobie, czyli mężowi, nic nie mówi, bo wie, że on jest człowiekiem pełnym niedowiarstwa. Ona widzi, co z nim jest. Zresztą to za chwileczkę się okazuje. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież to ani nów, ani szabat. Facet jest religijny. On myśli, że do męża Bożego to się chodzi tylko w nów albo w szabat. To jest ten rodzaj chrześcijanina, który myśli, że do kościoła się w niedzielę przychodzi. Albo że się modli, tak? 15 minut po cichu gdzieś tam do ciebie w rogu. To jest ten rodzaj chrześcijanina. Co robisz? No idę na grupę domową. Ale po to ci na grupy? A po to ci na modlitewnej? Przecież do kościoła się w niedzielę chodzi. Gdzie idziesz? Ani to nów, ani szabat. Co mówi człowiek wiary? Daj spokój. Zobacz, co na to nie mówi. Daj spokój. Uspokój się. W ogóle nie rozmawiamy z ludźmi niewiary. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna sprawa. Nieważne, czy to jest bliska tobie osoba, czy to jest daleka tobie osoba. Człowiek niewiary to jest człowiek, który w ogóle nie rozumie, co ty robisz. W ogóle nie wie, co ty robisz. Ty wierzysz, a on nie wierzy. Rozumiesz? W ogóle cześć. To może być twój bardzo bliska mąż, żona, dzieci, w ogóle wiesz. Ale nie wiedzą, co ty robisz. Ty jesteś człowiek wiary. A to jest człowiek niewiary. Daj spokój! Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Zobaczcie, ona cały czas podąża do przodu, idzie do przodu, w ogóle nie cofa się. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży, tu się zaczyna ciekawa rzecz, zdała ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: otóż owa Szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. Dziecko leży martwe. Mąż jest popieprzony religijnie. Ona dopiero straciła dziecko. Jest wiele dni w podróży. Jest sama w tym wszystkim. Z nikim nie może się podzielić. W głowie ma kocioł z balią. I ona mówi: zdrowi jesteśmy. Te pytanie proroka Gehazi, idź zapytaj, czy ona ma szalom. To jest to pytanie. Spytaj, czy jest szalom. Szalom oznaczało, czy jesteś zdrowa, czy się masz dobrze psychicznie, czy dobrze u ciebie finansowo, czy emocje twoje w porządku, czy w domu dobrze. Gehazi, idź zapytaj, czy jest w jej życiu szalom. A ona mówi: mamy szalom. Jesteśmy wszyscy w najwyższym stanie życia.
Co ona robi? Kłamie. Zacznij uczyć się czegoś, czym jest święte kłamstwo. Wbij to sobie jako zasadę Bożą. Nie mieszaj dwóch prawideł, prawideł nieba i prawideł ziemi. Nie mieszaj prawdy ze szczerością. Posłuchaj mnie teraz. Jest bardzo ważne, co ci teraz powiem. Prawda to nie szczerość, a szczerość to nie prawda. Można być szczerym kłamcą, tak? I prawdziwym, świętym kłamcą. To jest w ogóle coś innego. Ludzie szczerzy mówią, co jest. Jak się czuć? No wiesz, modliłem się, ale boli mnie cały czas wątroba. Z moim mężem jeszcze się nie dogadałam. Czy to jest szczere? Tak. Czy to jest prawdziwe? Nie. To jest szczere, ale nieprawdziwe, ponieważ prawdą jest Chrystus. Prawdą nie jest twoje przeżywanie tego, co ty przeżywasz. To, co ty przeżywasz, czyli ktoś się o ciebie pomodlił, a wątroba nadal boli, to nie jest prawda. Prawdą jest to, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie swojej wątroby. To, że nadal odczuwasz ból wątroby, to nie jest prawda, to jest szczerość. Można być szczerym, ale nieprawdziwy. Dziecko jest martwe. Gehazi pyta, jak tam u dziecka? A ona mówi, jest zdrowa. Dziękuję. Dlaczego ona to robi? Bo ona wierzy w to, że prorok Elizeusz przyjdzie do niej do domu i wskrzesi dziecko. Więc ona mówi to, w co wierzy. Określa swoimi słowami koniec swojej wiary. Co mają robić twoje usta? Mają nakreślać twoją wiarę. One nie mają wygłaszać nadziei. One nie mają być szczere. One mają mówić wiarę. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie ze szczerości, rozumiesz, i nie z nadziei. Jak się masz, Szunamitko? Dziękuję, bardzo dobrze. Jak twoje dziecko? W świetnym stanie. Jak twój mąż? Rewelacja. Kobieta wiary. Niezrzędliwa. Szczera, rozwalona na kawałki, tak? Emocjonalna popierdółka. Tylko prawdziwa Izraelitka, znająca swojego Boga i wiedząca, w jaki sposób osiągnąć cel. Wiecie, jak jest po grecku gospodyni domowa? Ojko despoteo, domowa despotka, to się tak nazywa, pani domu. Kto z was oglądał film o tej wstawienniczce takiej? O modlitwie wstawienniczej. Widzieliście ten film taki z rok temu, co był? Zaczyna się film, jak taka starsza pani, taka po 70, chce sprzedać swój dom. I przychodzi do niej dziewczyna, młoda dziewczyna, no młoda dziewczyna, taka 20 parę lat, młoda dziewczyna, młoda mężatka, która jest handlarzem nieruchomości. No. Widzieliście to? I ta ją uczy wstawiennictwa. Ale w ogóle głosi jej Chrystusa. Najpierw ta się nawraca. I ona ma ta młoda dziewczyna ma problemy w domu. Bo mąż ją tam, no nie układa im się w małżeństwie. Mąż ją tam zaczyna zdradzać, w ogóle wiecie. I ona w ogóle robi sobie w swojej garderobie komorę w ogóle modlitewną. Wywala wszystkie rzeczy i zaczyna się modlić. I w pewnym momencie, kiedy ona wchodzi już na obroty, wychodzi na środek salonu i mówi, diable, mówi, opuścisz teraz mój dom, odejdziesz od mojego męża, odejdziesz od tego domu, mówi, teraz, teraz, teraz
ten otwiera drzwi i wywala go. I mówi, nigdy tu nie wrócisz. A w tym czasie mąż siedzi z kochanką przy stole gdzieś w restauracji. Rozumiecie? I w tym momencie już mają iść do pokoju, już mają mieć seks i w pewnym momencie on, ale mówi, ale idzie i od demonów jest uwalniany w ogóle w kraju, w tym, w łazience. Zżygał się w ogóle demonami, wraca, usiadł i mówi, słuchaj, musimy to zerwać. I wraca do domu i odbudowuje swoje małżeństwo i odbudowuje swój dom. O co tutaj chodzi? Spójrzcie na tą szunamitkę. Ta kobieta nie wzięła pod uwagę fizycznych faktów. Umarło jej dziecko. Jej mąż nie potrafi ogarnąć bazy. Zobaczcie, co się dzieje. A ona mówi, wszystko u nas jest the best! Przecież ona kłamie! Rozumiecie, o co tu chodzi? Ona kłamie! Ona kłamie! Jeżeli chodzi o aspekt ziemski, ta kobieta kłamie! Zgadza się? Bo prawda jest taka, że dziecko nie żyje, a z mężem nie ma żadnego porozumienia, jest totalna rozwałka. Prawda jest taka, ale jaka to jest prawda? To jest prawda natury ziemskiej. To jest prawda pod tytułem szczerość. I ja nie chcę, żebyś był szczery w temacie wiary. Szczery, to ty musisz być na innym poziomie. Rozumiesz? Szczerość jest częścią życia chrześcijanina. Szczerość jest w pokucie. Częścią pokuty jest szczerość. Przychodzimy do Boga i mówimy, jak się sprawy mają. Tak? Nie udajemy. Jeżeli się upadło, to się upadło. Jeżeli się odkryło zaburzenie, to się odkryło zaburzenie. Jak idziemy przeprosić drugiego człowieka, tak? To jesteśmy szczerzy. Mówimy, zachowałem się wobec ciebie jak świnia. Przepraszam ciebie bardzo. Tak? I to się nazywa szczerość. Tak? Ale w wierze nie istnieje pojęcie szczerości. To tak jak Luther kiedyś powiedział, że w wierze się nigdy nie chodzi na kompromisy. W miłości zawsze. I musicie to w Duchu Świętym pogodzić. I teraz w wierze tobie nie wolno być szczerym, bo jak ty będziesz szczery w wierze, to ty załamiesz swoją wiarę. Ty musisz w wierze być prawdziwy. Prawda jest taka, że ona jest przekonana wewnętrznie, a wiara to przekonanie. Amen? Ona jest przekonana, że ona teraz prowadzi proroka i prorok wskrzesi jej syna. Ona to mówi, w co ona wierzy. Musisz mówić wiarę. Przestań być szczery w wierze. Zacznij być prawdomówny w wierze. Jeżeli przyjąłeś uzdrowienie, to już nigdy, nigdy, nigdy do końca swoich dni na tej chorej ziemi nie powiedz, że jesteś chory. Nie powiedz, że cię coś boli. Nie powiedz, że cię coś łupie. Nie powiedz, że ktoś cię skrzyka, jak ktoś się ciebie zapyta, jak się czujesz, a ty powiesz, depec się czuję. Bardzo dobrze się czuję. Zrozum, nasze słowa mają moc. Znajdźcie sobie w internecie, na moim kanale, nauczanie pod tytułem Prawo Przyciągania. Zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, jak to działa. Nasze myśli i słowa są potężnymi hakami rzeczywistości. Ciągną do nas rzeczywistość określoną. Nie tylko słowa, również myśli. Ale dziś mówię o słowach. Słowa są jak bosaki. W liście Jakuba jest napisane, że nasz język jest jak steler, który steruje całym naszym życiem. Czy ty w ogóle wiesz, że dzisiejsze twoje życie w jakimkolwiek wymiarze, w jakimkolwiek duchowym, psychicznym czy fizycznym jest sumą twoich myśli i słów, które do tej pory zaistniały w twoim życiu? Masz w życiu to, co do tej pory myślałeś i co powiedziałeś. Tak? Tyle sobie zrobiłeś. O, spójrzcie, lutruj, powiedz Boże, oto jestem sumą myśli i słów. Ty w ogóle nic nie masz innego. Masz to, co ty sam wypowiedziałeś. Masz to, co sobie sam wymyśliłeś. Rozumiesz? Ja mam to, co sobie wypowiadam. Ja w ogóle myślę o sobie bardzo dobrze i mówię o sobie bardzo dobrze. Kiedyś coś takiego powiedziałem w domu o sobie dobrego. I moja żona tak koło mnie ustała i mówi, kurczę, ja się dopiero zorientowałam, że ty naprawdę w to wierzysz. Że ty naprawdę masz takie zdanie w tobie. W ogóle bez żadnego zarównięcia. Ja mówię, no mam takie zdanie, ale w czym sprawa? I mam takie zdanie, no takie zdanie mam. Ja takie zdanie mam. Słuchajcie, ja nie mam w sobie ani grama wątpliwości w stosunku do tego, co mówię. Wiecie, ludzie mi zarzucają różne rzeczy. Niektórzy pastorzy mnie pytają, słuchaj, ty jesteś świadomy swoich słów? W ogóle?
Ja mówię, każdego słowa jestem świadomy. Każdego słowa. Słowa są jak budulce. Rozumiecie? Słowa są jak budulce. Ty nie możesz sobie bezkrytycznie wypowiadać słów jakichś. Rozumiesz to? Nie możesz wypowiadać bezkrytycznie słów. Ja ci dam przykład. Ktoś pali papierosy, na przykład. Musi iść kupić papierosy. Sformułowanie przy kiosku. Poproszę papierosy. Tak? To jest gwóźdź do trumny. Za każdym razem, jak prosi papierosy, to za każdym razem niweluje swoją wiarę. Może być tak, w imieniu Jezusa nie palę papierosów. Idzie następnego dnia, tylko poproszę papierosy. On nie wie, że to jest w ogóle... On mówi to. Rozumiesz? Czeszesz swoje włosy, czeszesz włosy i mówisz tak, jak mam słabe te włosy w ogóle, kurczę, coś muszę zrobić z tymi włosami. Przeklinasz swoje włosy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja jestem zupełnie wolny w tym temacie, ale ty jak jesteś kobietą, się powinna zastanowić 5 razy, co masz w włosach swoich. Już dzisiaj udowodniono, że większość chorób u kobiet związanych z narządami rodnymi jest związana z tym, że kiedy po raz pierwszy dostały okresu, to przeklały swój okres. Zaczęły źle mówić na temat miesiączki pierwszej. Większość kobiet nie była poinformowana prawidłowo, nie wiedziały, co się dzieje. Było to dla nich dyskomfortowe, wstydziły się. Słowa wstydu wypowiadane wokół zjawiska miesiączki doprowadziły do tego, tak, że nastąpiły zaburzenia między innymi menstruacyjne. Ile razy ja, modląc się o kobiety, łamałem przekleństwo, które wypowiedziały nad sobą podczas pierwszej miesiączki. Ludzie, ty w ogóle, wiecie, to jak usługujesz ludziom, to widzisz, jaki syf w ogóle jest wszędzie. Ludzie cały czas gadają o rzeczy. Jestem taka, jestem taki, jestem za gruby, jestem za krótka, jestem to, jestem tamto. Wiesz, o to chodzi? Co to jest? Nie mogę tego, nie mogę tamtego. Jeszcze nie jestem, to mam takie słowo, ja jeszcze nie jestem taka za bardzo ugruntowana w Chrystusie, ja jeszcze tak nie mogę głosić, wiesz, ja się tak jeszcze, że to jest przeklinanie siebie, że to wszystko akty niewiary są. Idziesz się modlić i mówisz, Panie, ja się modlę o odwagę do głoszenia Ewangelii, tak? Ale ty cały czas w rozmowach takich luźnych twierdzisz, że jeszcze za wcześnie dla ciebie, przeklinasz. Kurczę, rozumiesz, co to w ogóle ta historia jest? W takich głupich rozmowach przy kawce zborowej. Rozumiesz? Tu się modlisz o odwagę, a tam przy kawce mówisz, wiesz, że jeszcze muszę poczekać. Już to słowo spowodowało, że się zablokowałeś. Już leżysz i kwiczysz już. Już odsuwasz swoją służbę. Już. Dlaczego nie powiesz? Jestem w tym świetle. Reinhard Bonnke może mi buty czyścić. Czemu tego nie powiesz? Dlaczego nie zrobisz takiej rzeczy? To powiem, bo to jest kłamstwo. To jest święte kłamstwo. Święte kłamstwo w wierze ma najwyższą wartość. Ta kobieta kłamała w wierze. Amen. Jaki był skutek? Znamy dalszą część historii. Przychodzi Elizeusz. Kładzie się nad dzieckiem. Tak? Dotyka ustami do jego ust. Tak? Uwalnia życie. Wychodzi kilka demonów z dziecka, między innymi demon śmierci. Dziecko staje z matką. Amen? Dlaczego? Bo matka kłamała w wierze. Bo matka się nie rozleciała na kawałki emocjonalne. Rozumiecie, o co chodzi? Bo matka się nie rozpłakała, nie rozkleiła, nie rozwaliła, nie siedziała, nie mówiła, Panie, dlaczego? Jak mogłeś mi to zrobić, Boże? Pisze do mnie ostatnio taki gość, mówi, zawiodłem się na Bogu. Ja mówię, to zostań buddystą. I nie pisz do mnie nigdy już. Koniec, taka usługa już pasterska. No jasne. Ja w ogóle nie dyskutuję z takimi ludźmi. Ludzie przychodzą, dlaczego Bóg mi to zrobił? Ja mówię, bo jest bandytą. Odpowiedź głupiemu będę głupoty jego. Przypowieści Salomona. Rozumiesz? Co za pytanie? Jak ty możesz w ogóle takie pytanie zadać? Idioto skończony.
To jak możesz odpowiedzieć człowiekowi na pytanie w ogóle? W ogóle się nie rozmawia o tym, rozumiesz? Mówi, daj spokój, tak się mówi, daj spokój. Tak się powinno usługiwać ludziom wielokrotnie. Daj spokój, idź, idź. Byłem w Belgii. Chciałem, mówiłem wam, mówiłem wam, jak poszedłem zobaczyć ulicę z diamentami. Nie reklamuje się diamentów. Nie wolno ludziom usługiwać poza wiarą. Ludzi trzeba kierować do wiary. Mów wiarę. Mów wiarę. Słaby powie, czuję moc. Biedny wyzna, wszystko mam. Co to znaczy? Słaby powie, czuję moc. To znaczy skąd? Śpiewamy o tym, tak? Biedny wyzna, wszystko mam. Co to znaczy? Że kłamie! Że kłamie! To jest święte kłamstwo. Nauczcie się tego. Przestańcie być szczerzy w wierze, bo się zawiedziecie. Zrozumcie to. To trzeba kłamać. To trzeba mówić tak, jak mówi Boża koncepcja. A Boża koncepcja mówi tak. Nie umrzesz, ale będziesz żył i opowiadał będziesz dzieła Pana. Amen. Rozumiesz? Jezus nie zrobił jednego pogrzebu przez 3,5 roku służby. Zauważyliście to? Ani jednego pogrzebu nie sprawił. Nie zdziwi was to. Nigdy Jezus nie zrobił pogrzebu. Jak ktoś umarł, to Jezus go nie grzebał. Zauważyliście to? Dobry numer, nie? Też to zobaczyłem, tylko kurczę, ale jasno. Ani jednego pogrzebu. Coś to nam pokazuje. Jakąś rzecz nam to pokazuje, jakiś aspekt rzeczy. On coś pokazał, ten Jezus. Ja nie mówię, że jak on by chodził 40 lat w tej usłudze swojej, a nie 3,5 roku, to by kogoś nie pochował. Ja w ogóle nie o tym mówię, bo to nie o to chodzi, nie? Nie. Chodzi o to, że musimy zobaczyć pewien aspekt zjawiska. Że dla Boga jest ważne to, czy my wierzymy w Jego koncepcję. Jeżeli my wierzymy, to my musimy je wypowiadać. Przestańcie wypowiadać niewiarę, choćby nie wiem jak prawdziwą. Jeśli cię boli głowa, to nie oznacza, że masz się z tym z kimś podzielić. Wiesz, słuchaj, Krysiu, głowa mi się boli. Co to do cholery zmieniło? Co to jest w ogóle? Nie masz o czym rozmawiać? Ja nigdy od 2001 roku nigdy do nikogo nie powiedziałem, że coś mnie boli. Nie powiedziałem do żony, do dzieci, do nikogo. Nigdy. Kolano mi kiedyś spuchło, wody w kolanie dostałem. Skakałem gdzieś tam na uwielbieniu, dostałem wody w kolanie. Człowiek. Nie miałem wytrenowanych nóg. Pracowałem jeszcze w takiej firmie na wózku widłowym, jeździłem. Przedtem rano wstałem, kolano takie wielkie. Agata mówi, co ty masz? Ja mówię, nie wiem, co mam. I ubieram się, mówię, gdzie ty idziesz? Ja mówię, do pracy. Idź do lekarza, to jeszcze było lata temu, nie? A, ja wiem, to w spichlerzu jeszcze, spichlerz w kinie takim robił wtedy jakieś spotkanie z jakąś prorokinią lata temu w Warszawie. I ja mówię, idę do pracy. Szedłem, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest. Mówię, Boże, coś się w ogóle ze mną dzieje. Ja sobie myślę, mówię, jak te kolano mnie boli. Mówię, ojej, w ogóle nie. A przychodzę do pracy, lato, w ogóle to lato było, tak? Wsiadam na ten wózek, a zobaczyła mnie kierowniczka, jak ja siadam. Mówi, Artur, co ci jest w nogę? Ja mówię, nic, mówię, wszystko jest dobrze. Ona mówi, no, co ci jest? Podeszła do mnie i nie przyspoi dlatego. Mówi, co ty masz? Ja mówię, wszystko dobrze. Mówi, do lekarza. Ja mówię, panie kierowniczko, do lekarza chodzą chorzy. Ja tym wózkiem, a ten sam rocznik był ten wózek, to ja, był taki stary Bułgar, rocznik 72, proszę ciebie, to w ogóle jeździło przez wiarę, ja się w ogóle modliłem w ogóle, żeby to, bo to kiedyś pamiętam, to nie hamowało, ja mówię, o Boże, mówię, rozumiesz, a to wiesz, 2,5 tony, mówię, że to przejedzie wszystko dookoła,
na tym wózku w ogóle ja jeździłem, słuchajcie, ja codziennie chodziłem do pracy z tą nogą, rozumiecie? I mówiłem codziennie do swojego kolana. Nie poszedłem na żadne prześwietlenie, nic nie robiłem. To mnie nachrzaniało równo, tak jak ja mówiłem, jak żeś tam wlazła, tak stamtąd wyjdziesz. I chodziłem do pracy. Tydzień. Bo moc to jest możliwość Boga rozmnożona w czasie. W tym wypadku był to tydzień czasu. Woda zaczęła znikać. Wszystko się rozrosło i zrobiło. Mogę zasuwać, dzisiaj biorę wielkie ciężary, przysiadam z nim, wszystko jest ok. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Moje usta nie wypowiedziały do mojej najbliższej rodziny ani jednego słowa, które by określało stan, który był widziany. Na pytania, co ci jest, mówiłem, wszystko dobrze. Ale ja już wiedziałem, co to jest, bo tak zniknął nowotwór. Bóg mnie tego zaczął uczyć. Ja zostałem uzdrowiony z raka przez wiarę. Nie zniknął nowotwór, bo mówiłem, że jest wszystko dobrze. Mając guz wielkości mandarynki na twarzy. 3 tygodnie mówił. Goliłem się po tym guzie, przeglądałem się w lustrze, on był. Moja żona jeszcze była nienawrócona, kazała mi kłaść się do szpitala. Mówiłem, że zdrowi nie chodzą do szpitala. Ona mówi, masz guza na twarzy. Ja mówię, chyba żartujesz. Takie były rozmowy. Rozumiesz, co to było? W ogóle stoi, ona mówi, masz guza, idioto skończony, idź do szpitala. Ja mówię, nie mam guza. Rozumiesz? Nigdy nie powiedziałem, że mam guza. W ogóle nigdy nie powiedziałem, że jestem zmęczony, załamany. Że coś mi nie wyszło w życiu. Moje życie jest sumą moich słów. Ja jestem dowodem na to, że się wypowiada wiara. Czasami mówiłem tak abstrakcyjne rzeczy, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? Mówiłem takie rzeczy, które nie miały prawa bytu. Ja mówię, ale to tak jest. 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 Proszę was, zrozumcie tą zasadę. To jest 5 filar. Ty musisz mówić w wierze, bez względu na to, kto jest wokół ciebie, co się dzieje, co ty czujesz, jak ty myślisz. Rozumiesz? Nieraz mnie korciło, żeby po raz któryś iść do kogoś i powiedzieć, żeby się o mnie modlił w jakiejś dziedzinie. A Duch Święty tutaj mówił, Artur, czy ty mi wierzysz? Tak, Panie. No to dobrze w tej dziedzinie u ciebie, czy źle? Dobrze, Panie, tak dobrze, że aż wióry lecą. Złamcie się w tym. Nagnijcie waszą psychikę. Nagnijcie się, nie bójcie się mówić w wierze. Język wasz będzie jak ster. Doprowadzicie językiem swoim swoje ciała do perfekcyjnego funkcjonowania, swoje psychiki do perfekcyjnego funkcjonowania. Jeszcze raz mówię, jest miejsce na szczerość. Kiedy ja prowadzę terapię z ludźmi, zaczynamy od szczerości zawsze. Terapia się zaczyna od szczerości. Ja mówię, teraz mówimy szczerze. Ale mówię, od kiedy ci powiem, że kończymy mówienie szczerze, będziesz tylko mówił prawdziwie. I to ja rozumiesz, my na początku zaczynamy szczerze. I ja dysponuję, ty mówię, nie, to jest czas pokuty. Ludzie uznają swoje problemy, swoje zwyrodnienia, swoje patologie, swoje błędy, wiesz, to jest czas pokuty, tak? I teraz, kiedy my dochodzimy już do miejsca, kiedy ten człowiek jakby wypróżnił się, tak? To mówię, a od dzisiaj, mówię, już nigdy nie powiesz niczego szczerze. Od dzisiaj będziesz mówił prawdziwie. Jak się dzisiaj ktoś ciebie zapyta, jak się czujesz, to już nie opiszesz mu tego, co czujesz, tylko opiszesz mu to, w co wierzysz. Mówię, koniec ze szczerością. Zamykamy ten etap. Zaczynamy etap mówienia prawdy. Rozumiesz? To jest bardzo ważna rzecz. Rozumiesz? Bo to ludzie całe życie w brudzie chcą się bawić. A tu trzeba to umieć połączyć. Na początku w pokucie jest zawsze wylanie swojej duszy, czyli psychiki przed Bogiem. Panie, byłem taki, 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 robiłem to, to i tamto, ale w pewnym momencie kończy się to.
kończy się i się zaczyna mówienie prawdy. Ja dzisiaj modlę się, tylko mówię: Boże, dziękuję Ci, że jestem królem. Uwielbiam Cię za moją królewską szatę. Wywyższam Cię, Boże, że na każde moje słowo ludzie w ogóle przyjmują Twoje imię jako swoją wykładnię życia. Wywyższam Cię, Boże, za zdrowie i za siłę fizyczną. Rozumiesz? Już nie jestem szczery. Jestem prawdziwy. To jest bardzo ważna istota. Rozumiecie? Musicie umieć te rzeczy odpowiednio przejść. Zawsze zaczynamy od pokuty, tak? I wchodzimy w miejsce panowania. Nie wolno zacząć odwrotnie. Bo jak zaczniemy odwrotnie, to będzie zakłamanie wewnętrzne. Ale nie wolno też, tak? Zostać całe życie w systemie szczerości. Po prostu. Dlatego, że w pewnym momencie ty wchodzisz w miejsce, w którym twoja wiara jest jedyną rzeczą, którą posiadasz. Kobiecie umiera dziecko, tu nie ma teraz miejsca na to, żeby ona siedziała i płakała. Bo jej płacz będzie bardzo egoistyczny. Tak ona się po prostu rozklei. Pytam się, co się stanie, jak ona się rozklei? Nic. Rozleci się w kawałki. Elizeusz będzie musiał ją ratować, tak? Głaskać ją duszpasterzem będzie. Czy to, że Elizeusz będzie dla niej duszpasterzem, to spowoduje, że jej dziecko żyje? Nie! Elizeusz wjeżdża w nią, rozumiesz, jak pociąg. I mówi: jak się masz? Proszę, zapytaj kogoś, komu umarło dziecko przed chwilą, jak się masz? Stań przed człowiekiem, który ma AIDS i powiedz: masz AIDS? No właśnie. Po co ci więc? Wiecie, my stajemy przed ludzkimi tragediami z pewną odpowiedzią. To jest odpowiedź wiary. Powiedz, co ja mam powiedzieć ludziom, którzy cierpią? Mam go przytulić i powiedzieć: rozumiem cię, przyjacielu. Myślę, że to pomoże. Nie. On musi ode mnie usłyszeć informację, jak go obejmę, przytulę go i szepnę mu na ucho: zacznij wierzyć w prawdę. Zacznij wierzyć. Zacznij wierzyć. Rozumiesz? Miałem gdzieś na usłudze takiego Ukraińca, pastor tego kościoła. I on stał i głosił do nas, mówi: tylko wierzy! I mówił nam o wierze. Mówił nam o tym, jak wskrzesił taką dziewczynkę w prosektorium. Jak ta dziewczynka potem przyszła do kościoła i siedziała przy nogach, jak szczeniaczek, przytulona do jego nóg. Opowiadał nam o tym, jak poszedł za głosem Ducha Świętego i wskrzesił to dziecko. I ona nie wstała od razu z martwych. On się pomodlił i wyrzucili go z prosektorium. Złapali go, on nielegalnie przyszedł. I dalej nic się nie stało. Tylko w ciągu najbliższych kilku godzin do dziewczynki wróciły funkcje życiowe. Ona się potem dowiedziała. Po kilku tygodniach dotarła do kościoła, w którym on był pastorem. Przyszła podczas nabożeństwa, podczas tu było uwielbienie. On stał z przodu. Dziewczynka podeszła, uklękła przy nogach, przytuliła się do nogi. Opowiadał nam, mówi: tylko wiery. Mówi: nigdy się nie wycofujcie z wiary. Mówcie wiarę. Uczył nas tego. Uczył nas tego. Nigdy się nie wycofuj z wiary. Zacznij prowadzić kulturę wypowiedzi wiary. Oprzyj się na tych filarach, o których ci dzisiaj powiedziałem. Naucz się, bez względu na to, co się dzieje wokół, wyznawać wiarę. Nie daj się spsychologizować. Nie daj się. W ogóle nie daj się w te tryby wkręcić, rozumiesz? Że powinieneś być rozumiany. W ogóle nie oczekuj, że będziesz rozumiany. W ogóle jak idziesz po usługę duszpasterską, tak? To w ogóle idź po to, żeby ktoś twoją wiarę podniósł. Rozumiesz? W ogóle jak już idziesz gdzieś, coś ci się rozpada w życiu, rozlatuje ci się, rozumiesz? I idziesz do swoich liderów, swoich duszpasterzy, to w ogóle idź z pewną myślą do nich. Idź z taką myślą, że twoja wiara ma zostać podniesiona. W ogóle nie oczekuj od nich, że cię obejmą, przytulą, pocałują przed ciebie, ponieważ to nie o to chodzi. To tobie nie pomoże. Rozumiesz?
Ale kiedy oni cię obejmą, a ty jesteś gotowy na to, co ci powiedzą, bo ty w ogóle na to czekasz, oni ci szepną do ucha, tylko wieryj, nie wycofuj się z wiary, bo to cię nie podniesie. W ogóle miej to w głowie, mów też wiarę przez cały czas, mówią w pracy, mówią cioci, kroci, mówią każdemu. Co u ciebie? Wszystko dobrze, the best po prostu. Jak tam twój rak? Ja nie wiem, o co tobie kamam, tak? Nie mam raka. A przecież miałeś raka, o czym do mnie rozmawiasz. Tak, się nie zadaje z frajerami. Musisz w ogóle, rozumiem, w ogóle musisz jakby zacząć rzeczy nazywać. Ja tobie nie każę być religijnym człowiekiem, który będzie używał religijnych zwrotów. Naucz się w tym wszystkim używać humoru. Naucz się w tym wszystkim mówić normalnym językiem, ok? Naucz się, tak, przechodzić w pewnych rozmowach na inne tory. Ktoś zaczyna rozmowę niewiary, ty zaczynaj rozmowę wiary. To bardzo proste. Tak? Zawsze rób na odwrót, zawsze w wierze. Myśl w wierze i działaj w wierze poprzez swoje słowa. Ktoś zacznie mówić jakieś negatywne, niszczące, dołujące rzeczy, to sprowadź jako lider tego zjawiska rozmowę na inne tory. Powiedz, jakaż dzisiaj piękna pogoda. Od razu już, no, ale mogłoby być cieplej. No, powiedz, ale mogłoby być też zimniej. A jednak jest bardzo dobrze. Ktoś powie, uważaj, jak będziesz dzisiaj jechał, bo tam jest szlak na drodze. A ty powiesz, wiesz, mówi, nie pod moimi kołami. Rozumiesz? Zacznij mówić w wierze. Mówić w wierze. Uznawaj te rzeczy. Rozumiesz? Połóż ręce na swój samochód i powiedz, nigdy w imieniu Jezusa nie poślizgniesz. Nigdy, tak? Nigdy. Po prostu zacznij tak mówić do rzeczy, tak? Mów o swoich ubraniach dobrze. Nie mów, że to są śmierdzące łapy, bo będą ci się rozpadać. Mów, to są super ubrania. Mam rewelacyjne ubrania. Mów o swojej cerze dobrze. O swoich oczach mów dobrze. Rozumiesz? Nie mów, nie to widzę. Tak? Tylko powiedz, że może przy tobie to pętak. Nazywaj rzeczy tak, jak należy. Mów, wierzę, wierzę, wierzę. My jak w Warszawie zaczęliśmy prowadzić wspólnotę, ja pamiętam, my przez pierwsze tygodnie non-stop znajdowaliśmy okulary porozrzucane. Słuchajcie, my się nie modliliśmy o ludzi, o poprawę wzroku, tylko okulary zbieraliśmy po prostu. My w ogóle zrobiliśmy sobie w dziecinnym, gdy mieliśmy tylko jeden pokój, mieliśmy mało dzieci jeszcze, to sobie zrobiliśmy taką puszkę, okulary tam wkładaliśmy na to jeszcze, tak. Nieraz było, że ludzie po prostu wstawali, zrzucali proszę ciebie o siebie, walili proszę ciebie i szli dalej, nie? Wszyscy dzisiaj ci ludzie normalnie widzą. Wszyscy. Tak? Nie mów, że masz skłonności do tycia. Rozumiesz? Nie mów, że dzisiaj w ogóle, nie mów, że na starość się źle czujesz. O, starzeje się. To się zapyta, jak się czujesz? No wiesz, w moim wieku. Co w twoim wieku? A Praga miał 180 lat, tak? I wyszli drugi raz się ożenił. Tak? No ludzie, co w twoim wieku? Co to znaczy w moim wieku? No jeśli chodzi o mój stan, to się czuję nieźle. Jak się czujesz nieźle? No nieźle? No nieźle? Nieźle się w hospicjum ludzie czują. Się czują nieźle. Jak się czujesz? Jak Bóg się czuje. Tak się czuję. Jestem nieśmiertelny. Ostatnio z Sarą oglądaliśmy Nieśmiertelnego. Ładny film taki. Ja mówię, Sara, on ma tak jak my. Rozumiem. W ogóle chcę, żebyście tą rzecz zobaczyli. Pamiętajcie, świat będzie mówił wam odwrotne rzeczy, niż ja wam mówię. Będzie was naciskał tak zwaną rzeczywistością. Tylko, że dla ciebie rzeczywistością nie jest świat, tylko Chrystus. Słowo Boże mówi, rzeczywistością jest Chrystus, nie świat, nie telewizja, nie reklama, nie system polityczny, nie społeczeństwo, nie kultura. To nie jest to, rozumiesz? To nie to. Chrystus jest rzeczywistością. Chrystus. Ludzie się modlą, żeby określeni ludzie byli przy władzy. A wiecie, wiecie, jak my się modlimy? Nas nie obchodzi, kto będzie przy władzy. My ogłaszamy, że każda władza jest nam ku dobremu. Czy to będą geje, czy lesbijki, czy pedofile będą w rządzie, czy ku mnie jest w ścierach, no, to tam będzie rządzić. Rozumiesz? Bo każdy, kto tam będzie się zgadzał na to, co ja będę proponował.
My tyle lat głosimy po całej Polsce. Po ulicach, w różnych trudnych miejscach. Nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy mandat dostali na to. Pastorzy do mnie mówią, a wiesz, a co jest tak mandat dostajecie? Ja mówię, ale my nie dostajemy mandatu. Jak to nie dostajecie? My nigdy nie dostajemy mandatu, bo władza jest nam tu dobrego. W Słupsku się modliła grupa pastorów, modlili się o Słupsk, tam z północnej Polski, jak Biedroń miał zostać prezydentem. Rozumiecie? Panie, w imieniu Jezusa, my nie zgadzamy się, żeby homoseksualista został prezydentem. Ja się potem śmiałem, mówię, no i co? Coś mówię, Bóg nie słucha. Bo to jest głupia modlitwa. Rozumiecie, o co chodzi? Bo Biedroń przyszedł, posłuchaj, co zrobił Biedroń, homoseksualista. Biedroń wszedł na stołek prezydencki w Słupsku, i pierwszą rzecz, którą zrobił, tak, to zrobił ulgi dla wszystkich wyznań poza Kościołem katolickim. Się okazało, że wszystkie kościółki protestanckie mają lepiej za Biedronia niż wcześniej. Bo Biedron nie lubi Kościoła katolickiego. A. I koniec. I okazuje się, że gej jest im ku dobremu. A ten potem się było modlić, żeby nie był. Jak istnieje Boża odgórna koncepcja, na początku mówiłem, tak? Wszelka władza jest nam ku dobremu. Amen? Wszelka władza nam ku dobremu. Mnie nie interesuje, jak ona będzie ku dobremu naszemu krajowi. Bo nie jest w Biblii napisane o tym, rozumiesz, że ja mam ustawić prawidłowo nasz kraj. Bo ten kraj, niestety, ale nie będzie prawidłowo ustawiony. Ale Kościół w tym kraju może być prawidłowo ustawiony. Amen? I wiecie, co nas interesuje? Żeby nam było dobrze. Tacy święci egoiści jesteśmy. Bo taka jest Boża koncepcja. Bo nie wiem, czy wy wiecie, ale Bóg się nie zajmuje światem. Najbliższa koncepcja Boża na temat świata to jest go spalić. Takie ma koncepcję. Chce go spalić. Spali świat. Tak? Kościół pójdzie do Boga, tak? A świat zostanie zjarany. Także chcę, żebyście zrozumieli tą bardzo ważną rzecz. To my jesteśmy w centrum zainteresowania Jezusa. To my. A więc władza ma być nam ku dobremu. Więc co robimy? Mówimy. Wszelka władza jest nam ku dobremu. Wszelka władza! Halleluja! My w pierwszym kościele mieliśmy sytuację, że nam chcieli zabrać ziemię. W Ministerstwie Rolnictwa był taki gość, który ziemię nam chciał zabrać z tego terenu, gdzie tam mieliśmy kościół. Rozumiecie? Bo tam były przepychanki o ten teren, to drogi teren taki. I my modliliśmy się, mówię, ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że w ogóle ten człowiek nie będzie na tym stołku. Won z tego stołka ministerialne. Dwa tygodnie spadł. Przed taki, to było nam ku dobremu. Bo my chodziliśmy, mówiliśmy, że jest ku dobremu. Władza jest nam ku dobremu. Komornicy, jak nam dzielili ziemię, chodzili, kołki wbijali. Tak? Dwóch komorników w garniturach chodzili, wbijali kołki, takie paliki, dzielili na ten. A dwóch naszych ludzi z kościoła szło i na te kołki, to dwa metry, to niesamowite, dwa metry różnicy, bo co dwa metry wbijali kołki. I słuchajcie, a nasi ludzie szli i olej wylewali na te kołki. I mówili, ani kawałka ziemi nie dostanie z diablem. Komornicy się odwracali, w ogóle wiecie, dwóch wariantów za nimi. Następ, ani kawałka nie dostanie z diabla ziemi. Wszystkie kołki popolewali olejem człowieku. Potem przyszli ci komornicy, zabrali te kołki. Jak było wycofane wszystko, rozumiecie, przecież zabrali te kołki. Chłopaki się śmiali. Chcę, żebyście zrozumieli, że macie mówić w wierze zawsze. W pracy. Ktoś się zapyta ciebie o coś w pracy. Tak? W pracy. Powiedz wiarę w pracy. Powiedz wiarę w pracy. Idź, powiedz wiarę w pracy. Przyszła do nas do kościoła dziewczyna, co miała dziecko, które miało autyzm. I ono miało rentę na ten autyzm. Czy ona brała tą rentę na to dziecko? Sam matka samotnie wychowująca dziecko przez autyzm. Modliliśmy się o dziecko. Ustanowiliśmy w wierze, że dziecko jest wolne od autyzmu. Wróciła do domu. Wzięła rentę, jak odebrała tą rentę, mówi, Boże, przecież moje dziecko jest wolne od autyzmu. Napisała więc pismo, tak, i spotkała się z komisją lekarską i wycofała rentę. Nic się nie zmieniało u dziecka, rozumiecie, o co chodzi? W dniu wycofania renty. Tak? Nastąpiła pierwsza poprawa. W ciągu najbliższych tygodni dziecko wyszło zupełnie z autyzmu. Rozumiecie? Zupełnie wyszło z autyzmu. Chcę, żebyście zrozumieli. Nasze wyznanie jest wyznaniem każdego rodzaju. Również na piśmie. Jeżeli jest
ktoś na coś chory i bierze rentę na coś, tak? I modli się teraz o uzdrowienie, a dalej bierze rentę, to za każdym razem, kiedy podpisuje, rozumiesz, że odbiera pieniądze, to się podpisuje pod swoją chorobą. A potem się dziwi, jakoś to dziwnie ode mnie nie odchodzi. Ja mówię, człowieku, bo ty wyznajesz bez przerwy, że ty jesteś chory. Nie, nie, ja mówię, że jestem zdrowy. A rentę to kto bierze? Heniek z poczty? Czy ty? Rencistą, charyzmatyką. Kim jesteś? U nas zaczęliśmy głosić, to ludzie zaczęli z rent rezygnować. Zaczęły u nich się manifestować zdrowie. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, co do was mówię teraz. To jest wyznanie nasze, wyznanie, wyznanie, tego się nie obędzie. Co ty myślisz, że wyznanie to jest to, ja w imieniu Jezusa jestem zdrowy, lecę do domu, na razie muszę wyjść, bo rentę mam do wybrania. Człowiek. Szok. Kiedyś tam zaczęli mieć do mnie pretensje, powiedziałem, że bym się w życiu nie podpisał, bo taka była wspólna modlitwa związana z tym, żeby uzyskać wózki inwalidzkie dla ludzi. Ja w życiu bym się nie modlił. W zgodzie o wózki inwalidzkie. Mówię, kurczę, wózki inwalidzkie? To jak możesz? Mówię, mogę, no mogę. Ja nie chcę, żeby ludzie na wózkach jeździli. W ogóle. Ja nie chcę. Nie będę się dokładał ani finansowo, ani swoją wiarą do wózków inwalidzkich. Ponieważ to nieludzkie. To jest diabelskie. Wyznanie wiary, proszę cię, niech to wyznanie będzie ustami, pismem, każdą rzeczą. O, rozumiesz, o co chodzi? Niech to wyznanie będzie, niech on się manifestuje przez twoje życie. Przez cały czas wyznanie wiary, wyznanie wiary, wyznanie wiary. Ja sobie zrobiłem telefon. Mam taki telefon, mam swój telefon i nagrałem sobie dzwonek. Ten sam sobie nagrałem, tak? Jezus jest Panem, a diabeł frajerem. Taki mam dzwonek. I teraz ja jestem na poczcie, czy jestem gdzieś, będzie ktoś do mnie dzwoni, a ja specjalnie czekam. I patrzę na reakcję ludzi. W ogóle ludzie wierzą. Jezus jest Panem, a diabeł frajerem. Jeszcze raz. Mówię, bardzo dobrze. Wyznanie wiary. Rozumiem? Wyznanie wiary. U mnie telefon nawet wyznaje. U mnie wszystko wyznaje. Wszystko wyznaje. Wszystko. Ty musisz zrozumieć, jaka to jest siła. Jaka to siła. Przyznawaj się. Proste przyznanie się do Jezusa jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary wszędzie, wszędzie. Artur Ceroński, Syn Boga Żywego. Rozumiem, o co chodzi? Wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Chcę ci pokazać, że wiara musi być wyznawana. Zobacz, jaka jest torpeda, kiedy ty wiarę zaczynasz wyznawać. Opresje będą temu towarzyszyły. Ale nie wycofnij się z tego. To mega ważna rzecz. Żebyśmy mogli iść dalej w następnych szkołach. Te rzeczy muszą być przez was usankcjonowane. Fajnie, proszę. Ojcze, modlimy się i dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Ojcze, my chcemy, żeby Twój Święty Duch w tej chwili te rzeczy, które zostały złożone w nas, przeprowadzał z naszych umysłów, z naszych emocji, do naszego ducha. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że nic nie zostanie nam wykradzione z nas. Że wszystko to, co zostało tutaj powiedziane, ono wyda stukrotny plan. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.